Uprawa papryki w Polsce w 2018 roku wyniosła 100 tysięcy ton. Jest to wyjątkowo trudna uprawa. Ja nazywam się Mateusz Pytkowski i zapraszam Was na krótki poradnik. Jednym z podstawowych filarów udanej produkcji papryki pod osłonami jest gleba. Przygotowanie gleby pod ten gatunek zaczynamy już rok wcześniej na jesieni. Uprawa papryki pod osłonami najczęściej odbywa się w monokulturze. Powoduje to jednostronne wykorzystanie składników pokarmowych, spadek próchnicy w glebie i substancji organicznej, jak również namnażanie się patogenów odglebowych. Wzrost intensywności produkcji powoduje spadek żyzności gleby. Wiąże to się z ponoszeniem większych nakładów na nawożenie mineralne, a także mniejszą odpornością roślin na choroby. Aby przeciwdziałać naturalnie tym procesom, warto stosować preparaty, które zawierają w swoim składzie szczep naturalnych mikroorganizmów i które stymulują glebę do prawidłowych procesów, powodują wzrost żyzności gleby, a także uaktywniają niedostępne dla roślin składniki pokarmowe. Dzięki temu roślina od początku okresu wegetacji jest dobrze zaopatrzona we wszystko, czego jej potrzeba do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Więcej o preparatach mikrobiologicznych znajdziecie w opisie filmu.